Piastowscy uczniowie wzięli udział w warsztatach na tematy bardzo ważne i aktualne obecnie, czyli m.in. na temat przemocy werbalnej. Na tych warsztatach dowiedzą się o różnych rodzajach przemocy, czyli również przemocy fizycznej, przemocy wobec przedmiotów, osób, autoagresji, ale najważniejsze o przemocy werbalnej. Głównie zajęcia prowadzą do spowodowania debat i własnego osądu wśród uczniów, czyli w większości ćwiczeń uczniowie ze sobą rozmawiają i przyjmują obie strony, powiedzmy, konfliktu w danej historii, czyli wyzwalamy w nich samodzielne myślenie, a do tego uczą się na przykład takich sformułowań jak komunikat ja, czyli jak informować o swoich emocjach, żeby wziąć za nie odpowiedzialność i nie obarczyć nimi drugiej strony, a i również na sam koniec tworzymy kodeks klasowy postępowania, tak żeby cała klasa w sposób skuteczny ograniczyła stosowanie przemocy werbalnej. Przez internet i anonimowość, którą on zapewnia, agresja słowna staje się coraz bardziej powszechna i stosowana przez coraz to młodsze osoby. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, w jaki sposób się komunikować. Przemoc werbalna jest przemocą słowną, agresją słowną, która przejawia się na przykład w postaci izolowania, wyśmiewania, grożenia, czyli jest to każdy rodzaj przemocy, która jest postacią słowną bądź za pomocą dźwięku, czyli również krzyku. Uczniowie bardzo chętnie chcą wyrazić swoją opinię. Zazwyczaj nie ma problemu z tym, żeby przy każdym ćwiczeniu uczeń odpowiedział na pytanie zgodnie z sensem oraz żeby chciał przedstawić, co on na ten temat myśli. Dzięki profilaktyce i takim warsztatom jak te, przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie, przemoc werbalna jest coraz częściej ograniczana. Jednak równie ważne jest, aby dzieci otrzymywały dobry przykład od swojego najbliższego otoczenia.